Kolejny punkt naszych obrad. Zmiany uchwały nr 70 łamane przez 1013 łamane przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1500, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Alina Kwaśniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do druku tego wpłynęła autopoprawka Pana Prezydenta. W ramach tej autopoprawki następują zmiany w wykazie przedsięwzięć, zadań, głównie zadań dzielnicowych, ale nie tylko. Istotnym zadaniem jest wprowadzenie zadania, które niesie ze sobą dochody w 2014 roku, dotyczące dochody bezzwrotne. To jest zadanie, które dotyczy oszczędności w oświetleniu realizowane przez ZIKiT. Również ta autopoprawka uwzględnia zmianę wyniku budżetu i koresponduje z drukiem budżetowym o numerze 1528. Właściwie te druki powinny być w nieodległym czasie, znaczy wynik budżetu musi być zgodny w budżecie i w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Do uchwały wpłynęła również poprawka pana radnego Migdała. Czy bardzo proszę, chciałby zabrać głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak, ja złożyłem istotnie poprawkę, ale poprawka została skonsumowana w autopoprawce. W związku z powyższym poprawka już została wycofana. Rozumiem, że w formie pisemnej. Dziękuję. W tej sytuacji, proszę Państwa, stwierdzam odbycie drugiego czytania i będziemy głosowali w projekt tej uchwały wraz z autopoprawką w bloku głosowań.